I zmieniamy temat. Kampus Polska Przyszłości miał być apolitycznym wydarzeniem. Podczas imprezy doszło do skandalicznej sytuacji. Jej uczestnicy śpiewali wulgarną piosenkę obrażającą Prawo i Sprawiedliwość. Na miejscu byli ministrowie rządu Donalda Tuska, Sławomir Nitras i Adam Szłapka. Panowie Szłapka i Nitras jako DJ-e nie osiągną sukcesu. Zresztą są tak marnymi DJ-ami, jak i marnymi ministrami. Ale wielkim skandalem jest to, jak oni się zachowują. Wielkim skandalem jest również to, że wczoraj zorganizowali sobie taką imprezę, a przecież wczoraj zginęło dwóch strażaków, którzy nieśli pomoc poszkodowanym w Poznaniu. Ministrowie z rządu Donalda Tuska zorganizowali sobie imprezę w dniu, w którym składaliśmy kondolencje rodzinom poległych strażaków. Ale jeszcze kolejne słowa wypowiedziane podczas tego filmiku. Oni odbierają prawo do tego, żeby w Polsce mieszkali, żyli Polacy, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Przypomnę, to ponad 7 600 000 Polaków oddało swoje głosy w październiku ubiegłego roku na Prawo i Sprawiedliwość. Jak oni się zachowują? W jaki sposób oni formują postawy młodych ludzi? Bo przecież niewinni są ci młodzi ludzie, tylko oni, Nitras, Tusk, Szłapka, ci wszyscy, którzy przyjeżdżają na te spotkania i którzy wtłaczają w głowy młodym ludziom takie właśnie treści. Pomyślmy sobie, co by się działo w skali europejskiej, a może światowej, gdyby po tym wulgarnym słowie zamiast Prawo i Sprawiedliwość była jakaś mniejszość seksualna albo jakaś mniejszość religijna.